Prezydent zignorował zdanie MSZ, Sikorski ma radę dla Dudy. Burza po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na niedawnym przyjęciu urodzinowym byłego prezydenta Czech Milosza Zemana. W opinii polityków koalicji rządowej doszło do wizerunkowej wpadki głowy państwa. Podobnego zadania jest Radosław Sikorski. Szef MSZ przyznał, że resort odradzał Dudzie odwiedziny u czeskiego polityka, który zasłynął z prorosyjskich poglądów. Prezydent Andrzej Duda był gościem na 80. urodzinach byłego prezydenta Czech Milosza Zemana w zamku w Chlubocze nad Wełtawą, położonym na południu kraju, niedaleko czeskich Budziejowic. Wizyta głowy państwa polskiego w Czechach wzbudziła sporo kontrowersji. Prezydent Andrzej Duda w ogniu krytyki po urodzinach Milosza Zemana. Milosz Zeman, wywodzący się z czeskiej partii socjaldemokratycznej, był prezydentem Czech w latach 2013-2023. Zasłynął ze swoich prorosyjskich poglądów. Wielokrotnie spotykał się z Władimirem Putinem i zajmował raczej przyjazne stanowisko wobec Moskwy. Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku postanowił jednak zerwać z prokremlowskim wizerunkiem. Poparł wówczas sankcje nałożone na Rosję i żądał osądzenia Putina. 28 września Zeman świętował swoje 80. urodziny. Na przyjęciu z tej okazji nie zabrakło polskiego prezydenta. Wśród innych zaproszonych byli m.in. premier Węgier Viktor Orban, premier Czech Robert Fico, prezydent Serbii Aleksandar Vučić i chiński ambasador Feng Biao. Wszyscy ci politycy znani są ze swojej życzliwej postawy wobec Kremla, stąd krytyka prezydenta Dudy. Andrzej Duda na urodzinach Zemana wśród przyjaciół Putina? Mam tylko jeden komentarz do tej sytuacji, jeszcze tylko 309 dni. Napisała Mirosława Nykiel, europosłanka KO, w poście na portalu X. Andrzej Duda poleciał na urodziny do znanego z prorosyjskich sympatii byłego prezydenta Czech, Milosza Zemana. Byli tam również m.in. Viktor Orban, Robert Fico, Peter Pellegrini oraz były kanclerz Niemiec, bliski współpracownik Putina, Gerhard Schröder. Naprawdę doborowe towarzystwo, czytamy we wpisie Bogdana Zdrojewskiego, posła KO. Radosław Sikorski o wizycie Dudy na urodzinach Milosza Zemana, odradzaliśmy. Głos w sprawie wizyty prezydenta w Czechach zabrał również Radosław Sikorski. Szef MSZ w audycji TOK FM wyznał, że ministerstwo odradzało Dudzie pojawienie się na urodzinach Milosza Zemana. Stwierdził, że prezydent z pewnością żałuje tego spotkania. Ta wizyta była konsultowana z MSZ, odradzaliśmy. Radziłbym inny dobór przyjaciół panu prezydentowi, powiedział Radosław Sikorski. Myślę, że pan prezydent już żałuje, to chyba nie buduje jego autorytetu. W Stanach Zjednoczonych pan prezydent dbał i zabiegał o interesy walczącej Ukrainy, a tu spotyka się z ludźmi, którzy mają inne zdanie, dodał.